Siemanko, z tej strony Kamyk witam was w pierwszym odcinku najbardziej lubianej serii na moim kanale. Jeżeli jesteście nowi i nie wiecie o co chodzi, dlaczego taki tytuł jak paczki hema, taka sytuacja, oto krótki filmik przed wami. Woda najczęściej, ziemia, woda, coś takiego, nie? Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja, nie? Hema, najczęściej to hema mnie interesuje. No mnie też interesuje heła, czyli chemistry, czyli zgranie najbardziej. Ale żeby do tego doszło, trzeba mieć skład, trzeba zrobić go z paczek. Na tym polega seria, że będę budował skład z paczek tylko i wyłącznie. No ale skąd te paczki, za co te paczki? Eee, no, będę je kupował za wygrane mecze. Jak rozpisuje się grafika odnośnie tego, za jak wygrany mecz, za ile wygrany mecz, jaka paczka, oto to wszystko już przed wami na waszych oczach się pokazuje. I tak jak widzicie, na ekranie remis zwykły, nieważne czy to jest 0-0, 1 jest to srebrna paczka zwykła. Różnica jednej bramki, czyli 2-1, to jest paczka srebrna rozszerzona. Następnie różnica dwóch bramek jest to paczka złota, złota zwykła za 5000. Różnica trzech bramek jest to paczka złota rozszerzona. No i różnica czterech bramek i więcej lub rage quit, jest to są to dwie paczki, dwie paczki rozszerzone, czyli wychodzi, ze, że za 15 tysięcy. Tak to się e, rozpisuje, jest to trochę zmiana odnośnie tego, co działo się na pc ale na pc był trochę inny poziom, lepszy, znaczy słabszy poziom, dlatego tutaj myślę, że tak to wygląda i tak nieźle. Także, no tak to się prezentuje, sprawdźmy jaki skład dostałem na początku, co mi się udało ułożyć, no i przejdźmy do spot pierwszego spotkania na dzisiaj. Także to jest skład, który udało, udaje mi się, jak widzicie, cały czas na ekranie ułożyć, no... Nie był on jakiś super, ale sporo Hiszpanów miałem, więc jak widzicie postanowiłem coś ułożyć, coś tutaj dodać, coś pozmieniać. No i 72 zgranie jak na razie chemis chemistry. No to na początek myślę, że nie potrzeba więcej, gdyż spotkamy w pierwszych meczach przeciwników, którzy też dopiero zaczynają przygodę z Ultimate Team. Zmieniłem nazwę składu na Paczki Chema, taka sytuacja, trz se sezon trzeci, e, ponieważ e, na kompie już zrobiłem dwa takie sezony. W FIFA 13 e, był to sezon, w którym trafiłem Cristiano Ronaldo w serii, e, w jednym z początkowych odcinków. E, w drugiej serii myślę, że najlepszym graczem z Paczki był Benteke, e, ale... Mm, taki najlepszy overallowo, był to Wayne Rooney, także zobaczymy co uda nam się trafić na PlayStation 4 zobaczymy ile paczek uda nam się otworzyć tutaj mamy skład przeciwnika, który już widać, że za bardzo nie umie ułożyć składu, ponieważ miał tam prawego obrońcę i lewego obrońcę jako środkowego i prawego gdyby ich zamienił miałby więcej zgrania pierwsza akcja, szósta minuta, siódma już w zasadzie, no i zdobywam bramkę na 1 do 0 to daje nam paczkę srebrną rozszerzoną, ale skoro zdobywam bramkę w siódmym minucie to na pewno musi to oznaczać że przydałoby się ich więcej. No i tak w 28 minucie schodzimy do środka. Strzał pod poprzeczkę. Wygrywamy 2 do 0 w 28 minucie. No i to jest już złota paczka. Zwykła. Kolejna akcja przeciwnika. Przejmujemy piłkę. No nie grał on jakoś wybitnie. Najlepiej nie jest to pociąg PlayStation 4. Zdecydowanie. No i podanie górą. 44 minuta. Strzał w okienko. Wygrywamy 3 do 0. I to jest już paczka złota rozszerzona. 45 minuta. Przeciwnik dużo ślizgów, dużo zamieszania robił. Eee, ja. Schodzę do środka, podaję, no i tutaj ładnie wykończenie, ładne wykończenie w okienko, i wygrywamy 4 do 0 w pierwszej połowie. I to, jest już, to są już dwie paczki rozszerzone złote, no ale żeby zapewnić sobie to zwycięstwo, kolejna akcja dośrodkowanie, takie no na pół dośrodkowania, bo z pola karnego, no i wygrywamy. 5 do po strzele z główki 59 minuta kolejne przejęcie piłki przez iraczka ten podaje sobie na skrzydło ładna wymiana piłek no i tutaj schodzimy do środka, strzał, piłka odbija się od słupka, ale jeszcze dobiegamy, dobijamy tą piłkę i jest 6 do 0, no i na pewno już tym razem zdobędziemy ten, ten puchar, zdobędziemy dwie paczki, no bo hej puchar. Jaki puchar? O czym ja mówię? będziemy dwie paczki. I to jest najważniejsze, żeby na początku dużo się nabudować, dużo nakupować tych paczek, ponieważ na początku są najsłabsi przeciwnice, a później, gdy już będę w wyższych ligach, będzie ciężej. 7 do 0 wygrywamy. Przeciwnik rage quituje, To oznacza jedno. Dwie paczki rozszerzone, złote. I miejmy nadzieję, że one przyniosą nam coś do tego składu Hiszpanów. Może jakiegoś Hiszpana trafimy. To by było coś takiego, na przykład Chaviego. No nie wiem, gdzie Koszte. No to już by było coś. No ale sprawdźmy, jak prezentuje się pierwsza paczka 7500, otwieramy pierwszą paczkę alaba na paczce, no i kto będzie w środku piłka się kręci, pierwsza paczka w tej serii i jest w pierwszej paczce Żirkow, och totalny bullshit, no nie za bardzo mi się tutaj ktokolwiek przyda, no ten bramkarz na pewno tam wejdzie za tego brązaka e, oczywiście zmieniłem sobie na te żółte stroje lacja ponieważ bardzo mi się spodobały no i teraz będę je używał jako te główne druga paczka, sprawdźmy co w drugiej paczce, czy Hema nam zrośnie, Kehil

Niestety nie mam składu z BPL, tutaj jeszcze mamy z y, lewego obrońcy, z Newcastle United, ale niestety no, nie pomoże nam to zbytnio y, w naszym składzie. Także, no, szkoda wielka, ale myślę, że jak na pierwszy odcinek nie jest to źle. I to ten odcinek już będzie się kończył. On był taki trochę instruktażowy. Pierwszy mecz pokazałem, jak otwieram paczki i tak dalej. Także, mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli dałoby radę dobić do 1000 lajków za pierwszy odcinek tej serii, byłoby naprawdę fajnie. Trzymajcie się, do usłyszenia, do następnego odcinka. Na razie.